czwartek, 29 czerwca. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Lepsza komunikacja w Chorzowie, ale i wycinka drzew. Grupa mieszkańców sprzeciwia się planowanej wycince około 800 drzew oraz wyburzeniu kilku budynków w ramach inwestycji, która połączy ulicę Metalowców i Siemianowicką w Chorzowie. Dziś w tej sprawie odbyły się konsultacje. Paweł Jędrusik. Dzięki temu Chorzów Stary ma zostać skomunikowany z ulicą Katowicką. W efekcie mają się zmniejszyć korki przy ulicy Kościuszki i ulicy Parkowej. Dziś w tej sprawie w Chorzowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób, nie tylko mieszkańców Chorzowa. To projektują ludzie, którzy nie mieszkają, nie czują ducha śląskości. Ci, którzy to będą budować, też tego ducha nie czują, a włodarze, mówiąc szczerze i kolokwialnie, mają to serdecznie gdzieś. Droga może być, ale wycinka, nie zgadza się z nią. Dlaczego? Bo będzie tak jak na 3 maja. Będzie betonoza. Nie należy nic wycinać, a nawet należy dosadzić jeszcze. W akcję obrony drzew zaangażowało się także stowarzyszenie Nasz Park. My go oceniamy negatywnie, dlatego że jeżeli mówić tutaj tylko o ulicy Siemianowickiej, to jest do wycięcia kilkadziesiąt drzew. I to takiej ulicy, która jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy już dobrze zorganizowana. Oczywiście jest zaniedbana, ponieważ, a dlaczego mówię, że jest urządzona? To jest urządzony teren cenny w sumie z tymi drzewami. Mamy chodnik szeroki, mamy na tym chodniku wytyczoną ścieżkę rowerową, mamy jezdnię, mamy miejsca postojowe i mamy pas przeznaczony dla drzew. I tu trzeba zaprojektować tę ulicę w taki sposób, żeby po prostu nie zrobić szkody temu środowisku. Władze Chorzowa z kolei odpowiadają, że to na razie projekt i dlatego organizowane są konsultacje z mieszkańcami. Jeśli chodzi o liczbę drzew do wycinki, klamka jeszcze nie zapadła. Analizujemy w zasadzie każde drzewo przy ulicy Siemianowickiej, zwłaszcza na tym odcinku, gdzie mieszkają mieszkańcy. Także chcemy też przedyskutować z mieszkańcami skutki takich, a nie innych rozwiązań, bo możemy jeszcze bardziej drastycznie zmniejszyć ilość wycinek drzew, ale na przykład kosztem miejsc parkingowych. Jeśli mieszkańców tej ulicy konkretnie, bo to do nich się zwracamy, zaakceptują to będziemy oszczędzać drzewa. Na razie nie wiadomo, jakie decyzje w tej sprawie podejmie miasto. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypełniać ankiety ze swoimi pomysłami dotyczącymi inwestycji. Wciąż trwa usuwanie skutków pożaru, do którego doszło w parafii świętego Floriana w Sosnowcu. 21 czerwca na miejscu pracuje prokurator, biegły z zakresu pożarnictwa i firma rozbiórkowa, która rozpoczęła ściąganie pokrycia dachowego. Prokuratura nie ma wątpliwości, że przyczyną pożaru była fotowoltaika, jednak na szczegółowe informacje w tym zakresie trzeba będzie jeszcze poczekać. Fatima Orlińska. Prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ, która prowadzi postępowanie w sprawie pożaru, bada okoliczności, które mogły spowodować, że fotowoltaika zamontowana na dachu kościoła przy ulicy Bora Komorowskiego zapaliła się. Z raportu sporządzonego przez Straż Pożarną wynika, że pożar został zainicjowany przy panelach fotowoltaicznych. Konieczne jest jednak sporządzenie dwóch niezależnych opinii biegłych z zakresu pożarnictwa oraz instalacji fotowoltaicznych. Specjaliści mają badać sprawność paneli, które w czwartek z udziałem biegłego były demontowane z poszycia. Referent polecił zabezpieczyć dokumentację związaną z instalacją fotowoltaiczną i ewentualnie późniejszymi przeróbkami. Oczywiście to będzie przedmiotem tego postępowania. W tej chwili postępowanie jest wszczęte z artykułu 163 paragraf 1 podpunkt 1 w związku z artykułem 163 paragraf 2, czyli inaczej mówiąc niebezpieczeństwo pożaru spowodowane nieumyślnie jest to zagrożone do 5 lat pozbawienia wolności. W tym wypadku prokuratura daleka jest od wniosków, że do pożaru mogło dojść wskutek celowego działania osób postronnych, jednak pod uwagę brane są wszystkie możliwości. Dziś na miejscu trwają oględziny, a ze względu na wysokość dopiero teraz można było rozpocząć demontaż instalacji. Decyzją nadzoru budowlanego kościół wyłączony jest z użytkowania, dlatego trudno wciąż oszacować straty. Oczywiście straty są ogromne, to widać gołym okiem, chociażby na zdjęciach zaraz po pożarze. Nie istnieje właściwie dach całkowicie do rozbiórki. Zniszczone zostało też wyposażenie kościoła wewnątrz, więc potrzeby są bardzo duże. Prosimy o to wsparcie zarówno modlitewne, jak i materiałowe.
materialne. W tym momencie jedyną formą takiego wsparcia jest przelew na konto parafii. Ten numer konta znajdziemy na stronie diecezji albo na stronie parafii. Panele fotowoltaiczne na dachu sosnowieckiego kościoła zamontowane zostały w 2015 roku. Jak przekazuje kuria, ich budowa realizowana była w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stąd trudno mówić o nieprawidłowościach. Specjaliści zajmujący się na co dzień takimi instalacjami wyjaśniają, że przyczyn podobnych pożarów może być wiele. Do najczęstszych zalicza się jednak błąd w podłączeniu. Jedną z częstszych przyczyn jest, jeśli chodzi o błąd instalatorów, źle zaprasowane wtyczki MC4 tak zwane. Powoduje to przegrzewanie się połączenia. Drugą rzeczą, tutaj nie patrząc na błędy instalatorów, może być też uszkodzony moduł, gdzieś tam niedolutowane połączenia na module. Instalacja fotowoltaiczna, tak samo jak każda inna instalacja, wymaga przeglądu. Pożar w Sosnowcu wybuchł 21 czerwca i jeszcze tego samego dnia prokuratura wszczęła śledztwo. Na razie przesłuchany w sprawie został przedstawiciel parafii, a po dostarczeniu przez proboszcza dokumentacji montażowej prokuraturze zeznania mają składać montażyści instalacji. Czy prezydent Mariusz Wołosz może spać spokojnie? Bytom nie ma sobie równych pod względem organizowania referendów w sprawie odwołania władz miasta. To już trzeci prezydent, którego próbują usunąć mieszkańcy. Niezadowoleni mieli 60 dni na zebranie podpisów. Wczoraj pojawiła się informacja, że termin złożenia wniosku minął, a do komisarza wyborczego nie wpłynęły żadne dokumenty. Czy to koniec i referendum nie będzie? Sprawdzał Paweł Jędrusik. O planach organizacji referendum odwoławczego w Bytomiu grupa mieszkańców poinformowała 21 kwietnia tego roku. Tydzień później pełnomocnik inicjatora referendum poinformował prezydenta miasta o swoich planach. Na zebranie około 11 tysięcy podpisów pomysłodawcy mieli 2 miesiące. Dalszymi krokami jest złożenie kolejnego wniosku komisarza wyborczego, co już zrobiliśmy właśnie dzisiaj. I złożyliśmy też zawiadomienie u prezydenta miasta. Czemu się nie udało zebrać podpisów? Pierwszym podstawowym problemem było złożenie wniosku przed długim weekendem i odpowiedź dostaliśmy od komisarza wyborczego już po długim weekendzie, no to około 10 dni nam to wzięło. Z kolei dziś prezydent Bytomia Mariusz Wołosz pyta, co stało się z dotychczas zebranymi podpisami, bo do południa do komisarza wyborczego nie wpłynął protokół zniszczenia kart z nimi. Martwi mnie to bardzo, dlatego że za oficjalnymi osobami, które są w komitecie referendalnym, stoi osoba, która jest wielokrotnie karana, również karami więzienia, poważnego więzienia. Więc mam poważne obawy, że te karty nie zostały zniszczone tak jak nakazuje prawo, jak jest zapisane w ustawie i mogą zostać wykorzystane do innych celów, a nawet przestępstw. Wśród argumentów, które wymieniają przeciwko prezydentowi Wołoszowi inicjatorzy referendum są m.in. zadłużenie miasta czy obcinanie wydatków na podstawowe potrzeby miasta z wyjątkiem PR-u. W regionie gości kilkudziesięcioosobowa delegacja z Demokratycznej Republiki Konga. Wczoraj rozmowy z władzami województwa i biznesmenami dotyczyły możliwej współpracy. Dziś delegacja zwiedzała nasz region. Gości w sposób szczególny interesuje współpraca dotycząca rolnictwa, górnictwa i turystyki. W planach Akademii Śląskiej, która jest głównym inicjatorem tej wizyty, jest utworzenie w Afryce Izby Przemysłowo-Handlowej. Karolina Komada. W ciągu dwudniowej wizyty delegacja Demokratycznej Republiki Konga wymieniała się doświadczeniami i czerpała inspiracje. Najbardziej interesował ich rozwój infrastruktury lub komunikacji miejskiej. Uważam, że możemy mieć polskich operatorów gospodarczych, którzy pomogą nam w ponownym rozwoju w formie partnerstwa lub z kapitałem własnym. Wszystko zależy od jakości, a także tego, co nazywam charakterem i apetytem na inwestycje, które może mieć polska strona. Jest to korzystne partnerstwo między Polakami a Kongijczykami, ale uważamy, że niezwykle ważne jest, aby był pewien apetyt i zainteresowanie. Władze Demokratycznej Republiki Konga kładą również nacisk na rozwój edukacji. Wierzą, że młodzi ludzie są przyszłością ich kraju i powinni mieć dostęp do szkolnictwa. Współpraca z Akademią Śląską ma ułatwić to zadanie. Studiuję informatykę tutaj w tej szkole. Tak, odkąd tu jestem, naprawdę polubiłam Polskę. Polska jest fajna. Zostałam też bardzo dobrze przyjęta.
Studenci przylatujący do Polski otrzymują wsparcie, mają zapewniony kurs języka polskiego lub angielskiego, a dodatkowo... Każdy ze studentów ma przydzielonego tak zwanego opiekuna, który na początku pomaga zaklimatyzować się w Katowicach, na Akademii Śląskiej w Polsce. No ale również cała brać studencka organizuje spotkania integracyjne, różnego rodzaju wyjazdy, quizy, jakieś, nie wiem, nocne spotkania przy dobrym filmie. Współpraca ekonomiczno-gospodarcza pomiędzy Akademią Śląską a Demokratyczną Republiką Konga ma wpłynąć na rozwój tego afrykańskiego państwa. Rozwijający się region, młoda populacja i dostęp do surowców otworzy wiele możliwości dla polskich inwestorów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje się do swoich 6 urodzin. Podobnie jak rok temu, nie odbędzie się jedna duża impreza, a ponad 100 mniejszych wydarzeń w 41 gminach. Metropolia już teraz zachęca do weekendowych mikrowypraw. Szlaki przecierała Fatima Orlińska. Po raz pierwszy z atrakcji przygotowanych przez gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można korzystać przez 2 dni, 1 i 2 lipca. Po raz pierwszy też w organizację mikrowypraw zaangażowały się wszystkie miasta i gminy zrzeszone w metropolii. Łącznie to 133 wydarzenia, które mają pokazać, że metropolia to dobre miejsce nie tylko do mieszkania, ale i rekreacji. Możemy ją poznać z perspektywy kajaka, statku, ikarusa, trolejbusa, autobusu, oczywiście na rowerze i na piechotę, bo najwięcej w programie święta mamy mikrowycieczek do miejsc takich niezwykłych, nietuzinkowych, które świadczą o potencjale metropolii. Wiele z tych miast mijamy na co dzień, ale nie zawsze możemy tam wejść, albo nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, jego historii. Święto Metropolii ma też integrować lokalną społeczność. Dobrą okazją do tego będzie wydarzenie specjalne, które zainauguruje 6 urodziny Metropolii. W tym roku przygotowuje je Będzin. Punktualnie o 4:36 wspólnie z naszymi mieszkańcami spotkamy się na wzgórzu zamkowym w Będzinie, gdzie podziwiać będziemy wschód słońca. Towarzyszyć mu będzie śniadaniowy poczęstunek, a mieszkańcy, którzy zdecydują się z nami obejrzeć ten wschód, będą mogli zdobyć sobie pamiątkowe zdjęcie na jego tle. I co ciekawe, wywołanie tych zdjęć będzie natychmiastowe. Ponadto u podnóża zamku będą odbywać się pokazy z finalistą kulinarnego talent show, historyczne inscenizacje i konkursy z nagrodami. Nieco dalej, bo na plaży miejskiej ruszy spływ kajakowy Czarną Przemszą. Jeżeli ktoś jednak bardziej niż sport preferuje zabytki, na spacer śladami górniczej kultury zaprasza Knurów. W niedzielę 2 lipca odbędzie się tu rajza po familokach 3. kolonii robotniczej. Będzie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ przy tym spacerze będziemy mogli posłuchać orkiestry dętej, też tutaj lokalnej, orkiestra dęta KWK Knurów. Osiedle 3. kolonia robotnicza w Knurowie uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych zespołów budynków wzniesionych dla górników. Do zupełnie nowoczesnego miejsca mieszkańców metropolii zabierze z kolei Sosnowiec. Tam przedpremierowo na kilka miesięcy przed oficjalnym otwarciem będą mogli zwiedzić nowe egzotarium. Na wycieczkę po wnętrzach obiektu obowiązywały zapisy, a wejściówki rozeszły się w 11 minut. Zresztą nie tylko na to. Mieszkańcy nadal piszą prośby, aby się jeszcze dołączyć do wycieczki. Niestety muszą poczekać. Kajaki, tutaj ponad 100 miejsc i także rozeszły się w bardzo szybkim tempie. No i ostatnia wycieczka, czyli Pałac Dietla, piękne miejsce. Też mamy komplet, jakże widać mieszkańcy cały czas potrzebują tej lokalności, oglądania tych zabytków, które tak naprawdę mają gdzieś na co dzień, może koło nich często przechodzą, przejeżdżają, ale jednak nie mieli sposobności, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. Warto jednak zaglądać na stronę organizatora, ponieważ może okazać się, że ktoś zrezygnował z wybranej wcześniej wycieczki. Dla wszystkich uczestników Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował darmowy transport w dniach 1 i 2 lipca. Wystarczy wydrukować lub pobrać na telefon specjalny bilet ze strony kierunek gzm.pl i okazać go w komunikacji miejskiej. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.